Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Już chyba 19 maja 2024 roku. Dopijamy herbatę i spadamy spać. Dopijamy herbatę. Niedawno zeszliśmy dopiero z ogrodu. Jutro komunia, w zasadzie dzisiaj. No, jesteśmy strasznie zmęczeni. Budzik na 6, czyli jakieś 5 godzin snu, o ile się uda. W porywach. No. I jeszcze mam wrażenie, że jest sporo rzeczy, które trzeba zrobić rano. A co na przykład? No, zadbać o ten prąd tam przy tym warniku, nalać tam wody, ja tam dzisiaj tego nie bywałam. Koszyk tutaj mam z herbatą, kawy jeszcze tam trzeba by dosypać jutro, żeby to wystawić. Ale to nie możemy tego po... A nie może tego ten Artur zrobić? No, wolę ja, no bo ja wiem, gdzie co mam, no w tym sensie. No ale no tak, to tak. Ja to mogę zrobić ewentualnie... No, no to jest chwila tam niby, nie? Co tam jeszcze? Nie wiem. Tutaj opuściłem teraz te drzwi. Odpiąłem to z tych klipsów. Ostatecznie te podkładki złote, co miałam, takie te ala pod talerze, zdjęłyśmy to na noc. Bo się zaczęły... Bo to się zaczęło skręcać na wilgoci. Zostawiłam to teraz w domu pod czymś twardym, żeby się wyprostowało. To jest na szczęście elastyczne, takie plastyczne, więc to się pewnie wyprostuje. No i rano ewentualnie się to podłoży pod te talerze, albo się tego nie podłoży i też będzie ładnie, bo w sumie tak też jest spoko. No i w związku z tym, że to zdjęłyśmy, to tam w tym namiocie nie ma teraz takich rzeczy, które by tam bardzo, które byśmy się martwiły, że wilgoć im zaszkodzi. No, no. A wiesz, że jakby były te papierowe obrusy, to ciekawe, czy by też nie one chciały. One by się zmoczyły, jakby by jeszcze no. Gdzieś jakaś rosa zaczęła kapać, to już w ogóle, no nie? Mam ale one nadzieję, są takie papierowe, papierowe? Znaczy te bieżniki, które są, to tak, są takie jednorazowe, ale to nie jest taki papier, taka bibuła, tylko taki... Nie, no okej, ale trochę. Ten obrus, który ten pan wynajmujący. Tak, te obrusy, które są na stołach, też są od niego, ale dostałam jeszcze od niego taki papierowy, tylko że papierowy jest taki jak bibuła cienki w sumie i taki no papier zwykły. Więc tamten mi się nie podobał za bardzo. No i te prawdziwe, normalne obrusy materiałowe no lepiej się prezentują na stole. No ale samego prasowania tych obrusów dzisiaj było. Jakoś tak się ciężko prasowały, strasznie długo schodziło. Widziałem, że na zmiany to robiłyście i to było no takie pochłaniające, nie? No kilka godzin chyba co robiłyśmy. No. Strasznie oporne były do prasowania. No poza tym w międzyczasie robiło się milion innych rzeczy, jak to po prostu się robi. Nie? No ale... Ale w sumie to powinnam iść do kuchni jeszcze schować mięso co? W tym garze do lodówki, a ten gar, tą resztkę to już nawet wylać, żeby się z tym jutro nie bujać. Kurde, na grillu te kiełbasy zostały też. Nie wiem, tam już nic nie zostało chyba. Nie? Wydaje mi się, że nie. Okej, okay. Można by tam było rano jeszcze iść, może pójdę, żeby posprzątać, wiesz, ten popiół i żeby wszystko było tak ładnie. No, można. No i nie, to mięso z rosołu i tego starego, no z rosołu. Dzisiaj jadły dzieci ten rosół, ale jeszcze rosół co rosół, ale to mięso bym wyjęła jeszcze i do lodówki użyła, wiesz? Mm-hmm. Tak, tak, no to się może. I te marchewki możesz mi wziąć, jakieś tam takie rzeczy. Dobra. To lubi. A na tego grilla te pałki to byś chciała robić? W piekarniku. W piekarniku. Okej. Okay. O ile w ogóle to jeśli będzie potrzebne. Będzie wzięcie, no, bo też nie wiadomo. Coś mi się wydaje, będzie. Że tam nie będzie w ogóle brania na grilla jutro. Znaczy może być, tylko nie tak może szybko, tylko bliżej wieczora. Mhm. Późnym popołudniem, nie wiem. Zobaczymy. No, tak czy siak to było bardzo dużo dzisiaj było rzeczy zrobionych. Ja myślałam, że już dzisiaj to będzie taka lekka robota, taka w sumie przyjemna, nie? A tu się okazało właśnie, że... A tu dzisiaj była... Dzisiaj było ciśnienie cały dzień, no. Znaczy tragedia, no w tym sensie, że latania strasznie dużo. Sama odległość między wiatą a domem, a bez przerwy lataliśmy. Namiot, wiata, dom, namiot. No to ja nie wiem, ile kilometrów tu dzisiaj było zrobione. Dużo.
No, że ostatecznie można powiedzieć, że chyba warto, że jutro to pewnie będziemy mogli stwierdzić, ale no, efekt mi się podoba bardzo. No. Jeszcze dostałam się zdjęcia torta, który zamówiłam. I też bardzo mi się spodobał, jest przepiękny. No, tort będzie miał makaroniki. No, takie jako Matyśka sobie ostatnio w Żabce kupuje, nie? Tak, podoba mi się bardzo ten tort. A tą karkówkę to ty chcesz jakoś marynować teraz, czy nie? Nie wiem, czy tego nie zrobię, ale się położę spać o pierwszej przecież. Nie, dobra, to może po prostu chcesz to obsypać czymś, tak? Nie, mam taką marynatę w jakiś płynie. Olej i... Nie, to jest chwila, w zasadzie mogłabym to zrobić, no. Spokojnie, to niewiele zmieni, nie? Czy to będzie zrobione dzisiaj, czy jutro, nie? No ale wiesz, ja jutro rano to już nie będę się tym zajmować, bo mam inne rzeczy do zrobienia. Nie, powinnam to teraz zrobić. Dobra. Zostawiamy to, Basiule. No można to po prostu przyprawić i tyle. No i oczywiście. I jutro się to zrobi. Tutaj w trakcie ewentualnie. No przecież to ewentualnie to będzie na, nie wiem, wieczór, tak? Tak. Jak poleży godzinę czy dwie, to też będzie dobrze, tak? Nie wiem, no chyba tak. No, więc nie ma co się aż tak przejmować. Nie, no chyba nie ma co. Nie wiem, nie wiem, już dzisiaj chyba wszystko jedno. Olewamy. No i tyle. No, to tak jak pewnie słyszycie. Także ewentualnie, jeśli można powiedzieć o minusach takiego rozwiązania, to tylko takie, że no, trzeba się takim nastykować. To inna sprawa, że można by to było zrobić prościej, bez tych wszystkich dekoracji, bez tych takich, wiecie, dupereli. I na pewno zajęłoby to mniej czasu i byłoby takie mniej pracochłonne. No, ale jednak efekt taki jest. Efekt jest ekstra. Może dołączymy na koniec tego filmu zdjęcia. Jakieś foty. No, no zdjęć jest tam bardzo dużo, dzisiaj robiłam. A można powiedzieć, że gdybyśmy to robili następny, powiedzmy, drugi raz, to byłoby łatwiej, nie? No, myślę, że tak, chociaż też zajęłoby to też tak samo dużo czasu, no nie? No tylko tyle, że już wiesz, jak te stoły na przykład od razu ustawić, jak tak. To sobie przygotować, co zorganizować. No, ale no... No ale nie, no ostatecznie to wszystko dzisiaj szło gładko, dosyć i tak sprawnie, to tylko mimo wszystko no, roboty. No i mieliśmy tak, pomoc, nie? Trzeba powiedzieć. No i było nas tu i właśnie, ile ludzi, nie? Za tą pomoc, no. Chociaż no, przy samym namiocie to w sumie tylko my to robiłyśmy, nie? We trzy. Kolejna pomoc była ciotka jedna, co się dziećmi zajmowała i cały czas je zabawiała. No. To też była taka pomoc. A to lody, a to rolki i tak dalej. No wy tam coś technicznie bardziej. No ale to taka była robota raczej babska dzisiaj. Prasowanie. Zwłaszcza. Dobra. Kończę. Kładziemy się, nie? Tak. Uszanowanko.